Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylo Lolo. Mamy pierwszy dzień wiosny. Za moich czasów to był dzień ziemi, wiem, że teraz dzień ziemi jest w kwietniu. Ale pomyślałam sobie, że może to jest dobry moment do tego, żeby rozpocząć nowy cykl na moim kanale. Ta seria poświęcona ma być zrównoważonej modzie, czyli tematowi sustainability. Natomiast w dzisiejszym filmie chciałabym opowiedzieć Wam o tym, dlaczego w ogóle zainteresowałam się tym tematem i dlaczego postanowiłam, że chcę robić o nim filmy. O tym, jakie widzę problemy, z którymi boryka się przemysł mody. O tym, jaki mam pomysł na kolejne filmy. Mam nadzieję, że tutaj też mi pomożecie i jeżeli to jest coś, co może Was ciekawi albo może jest dla Was takim nowym tematem, to możecie mi pomóc i wpisywać w komentarzach, jakie macie pytania albo jakie zagadnienia Was interesują. No bo ja mam pewne pomysły, ale chciałabym, żeby też jakby mieć feedback od Was, co Was interesuje i o czym chcecie słyszeć. No i zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle chcę podjąć ten temat. No i pierwsza rzecz jest taka, że jakby temat less waste i temat jakby tego, jaki mamy wpływ na środowisko, stał mi się bliski. Myślę, że tak bardziej mniej więcej 2 lata temu. Na początku skupiłam się głównie na właśnie kwestiach plastiku i tego, ile ja jako konsument zużywam plastiku, ile produkuję śmieci i tak dalej. Na początku temat mody był takim tematem, który gdzieś tam odsuwałam sobie i nie chciałam o nim myśleć. Mimo że miałam świadomość tego, jaki wpływ moda ma na środowisko, ale gdzieś tam, no nie wiem, po prostu nie czułam się jeszcze na siłach chyba, żeby ten temat podjąć. Natomiast zeszły rok już był taki, kiedy zaczęłam na ten temat bardzo mocno myśleć, że chcę się doedukować, że chcę być świadomym konsumentem i że chciałabym swoimi decyzjami gdzieś tam taki, wiecie, mikro wpływ mieć. Wiem, że jedna osoba nie jest w stanie zmienić wiele, ale jeżeli takich osób, które pojedynczo coś zmieniają, jest więcej, to jakby biorąc pod uwagę całość, jesteśmy w stanie jako konsumenci wpłynąć na całą branżę. Drugim powodem jest to, że zawodowo chcę się związać z przemysłem mody. Wspominałam już o tym, że planuję zostać osobistą stylistką. No i bycie osobistą stylistką to jest po prostu doradzanie ludziom w kwestii ich wizerunku i wiąże się zarówno z robieniem zakupów, z jakby przeglądaniem tego, co ludzie mają w szafach i tak dalej. I chciałabym po prostu jednym z filarów mojej firmy uczynić kwestię zrównoważonej mody i tego, jaki wpływ na my konsumenci mamy na właśnie na przemysł modowy i chciałabym uczulać moich klientów co do tego, więc też potrzebuję jakby edukacji, ponieważ no, muszę na tym się znać. Zanim przejdziemy do kwestii problemów, które ja dostrzegam, jeżeli chodzi o przemysł mody i jej wpływ na środowisko, to chciałabym 2 słowa powiedzieć o w ogóle samym pojęciu zrównoważonej mody. No i powiem Wam, że w zasadzie ja nie dostrzegam jakiejś takiej konkretnej definicji na tą chwilę, jeżeli chodzi o właśnie fashion sustainability. No, ponieważ branża mody do tej pory nie chciała się tym tematem za bardzo zajmować i myślę, że to jest dopiero kwestia tych najbliższych lat, kiedy gdzieś tam ukujemy taką definicję, która będzie uznawana za jakiś tam standard. Na razie każda firma trochę definiuje te rzeczy po swojemu. Natomiast możemy odwołać się do samego pojęcia zrównoważonego rozwoju, gdzie jakby istotne jest to, żeby nie zużywać więcej zasobów, niż jesteśmy w stanie odtworzyć. To jest takie bardzo proste ujęcie tego tematu, ale myślę, że takie dość zrozumiałe. No i teraz, jeżeli przyjrzymy się przemysłowi mody właśnie w tym aspekcie takim środowiskowym, ekologicznym, nie chcę tutaj poruszać tematów etyki, praw człowieka, bo
to są bardzo trudne rzeczy i jakby nie czuję się, że w ogóle jakąkolwiek wiedzę na ten temat mam. Natomiast jeżeli popatrzymy na problemy mody z punktu widzenia takiego środowiskowego, no to mamy takie kwestie jak bardzo duże zużycie wody. Między innymi bawełna wymaga właśnie dużego zużycia wody do upraw. Z bawełny produkujemy bardzo wiele rzeczy. Jest naturalnym włóknem, natomiast jej produkcja zużywa bardzo dużo zasobów wody. Drugą kwestią związaną z produkcją bawełny jest bardzo duże zużycie pestycydów. Wynika to z tego, że oczywiście producenci chcą mieć jak najwyższe jakby zbiory z uprawy bawełny, w związku z tym stosują pestycydy, które pozbywają się szkodników i w związku z tym zbiory są wyższe. Natomiast te pestycydy wpływają gdzieś tam na środowisko, wpływają na ludzi. No i kontynuując temat chemikaliów stosowanych przez przemysł mody, to bardzo dużo chemikaliów stosowanych jest przy uszlachetnianiu materiałów, a także przy barwieniu. I tutaj jakby wchodzą właśnie w to wszystko kwestie gdzieś tam etyczne i kwestie praw człowieka. Niestety, ale bardzo duża część materiałów, bardzo duża część odzieży produkowana jest w Azji i ogólnie w krajach trzeciego świata, gdzie ludzie nie są chronieni po prostu tak jak jesteśmy my chronieni. I w związku z tym bardzo często nie mają odzieży ochronnej, która gdzieś tam ochroniłaby ich przed stykaniem się z toksycznymi chemikaliami. Także tutaj mamy jakby taki szerszy problem. Kolejnym aspektem jest emisja CO2, która wiąże się zarówno z tym, że mamy fabryki stacjonarnie, gdzie musimy te wyprodukować materiały, gdzie musimy wyprodukować ubrania. I druga rzecz to jest kwestia logistyki i transportu. Bardzo duża część ubrań produkowana jest w krajach azjatyckich, a trafia na rynek w Europie, trafia na rynek w Stanach, w Australii, częściowo też w Azji oczywiście, natomiast bardzo często ten towar musi przewędrować pół świata niemalże. I bardzo często w bardzo szybki sposób, ponieważ zwłaszcza sieciówki potrafią wypuszczać nowe rzeczy po prostu bardzo szybko reagując na rynek, czyli w ciągu kilku tygodni nawet. No i kolejna rzecz to jest produkcja włókien syntetycznych. W takim trochę jesteśmy błędnym kole, że z jednej strony kampanie marketingowe nakręcają kompletny konsumpcjonizm i my gdzieś tam dajemy się w to złapać i chcemy kupować więcej i więcej i więcej, natomiast chcemy przy okazji kupować coraz taniej, więc jakby włókna naturalne zastępowane są syntetycznymi, które są prostsze w produkcji, które są szybsze w produkcji, które są tańsze w produkcji. I dostajemy po prostu coraz więcej rzeczy ze sztucznych włókien, które są dostępne w sklepach. No i niestety te rzeczy później no, nie da się ich tak łatwo zrecyklingować, bo są sztuczne. No i takim ostatnim, dość istotnym problemem, o którym chciałabym powiedzieć, a o którym za dużo się do niedawna jeszcze nie mówiło, to jest kwestia nadprodukcji. Wiecie, sieciówki prześcigają się w tym, żeby dostarczyć nam nowy towar, żeby jak przychodzimy do sklepu raz na dwa tygodnie, żebyśmy widzieli, że są nowe rzeczy, więc one non-stop, po prostu non-stop nowe rzeczy trafiają na półki. Natomiast te, które się nie sprzedają w sezonie, te, które się nie sprzedają na wyprzedaży, te rzeczy po prostu lądują gdzieś tam później w magazynach. Marki nie chcą się tym chwalić, ale mają potężne po prostu, zwłaszcza sieciówki, mają potężne po prostu magazyny z rzeczami, które są z poprzednich lat. No i co firmy robiły do tej pory? Albo właśnie gdzieś tam przechowywały te rzeczy, albo niszczyły je najczęściej. Albo poprzez pocięcie, albo poprzez spalenie. Jedną z takich głośnych spraw, którą pamiętam sprzed kilku lat, było to, jak okazało się, że marka Barbery
W ten sposób pozbywasz się rzeczy z poprzednich kolekcji, ponieważ nie chcę, żeby trafiła do outletów i tak dalej. No i pomijając już po prostu ze względów etycznych, jak bardzo zła to jest praktyka, żeby niszczyć ubrania, które, wiecie, no, przydałyby się ludziom, którzy na przykład nie mają się w co ubrać, to mamy jeszcze kwestie takie, że przy produkcji tych ubrań zużyliśmy zasoby, że zużyliśmy, wiecie, często chemikalia, w związku z tym zanieczyściliśmy środowisko, że wykonana została praca ludzka. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o te problemy, które ja dostrzegam. No i teraz, jeżeli chodzi o ten cykl, to jakie tematy chciałabym poruszać w przyszłości? Chciałabym między innymi przyjrzeć się sieciówkom i tym ich liniom eko, różnym i tak dalej. Teraz każda większa sieciówka ma taką linię i chciałabym się przyjrzeć temu, co to dokładnie odznacza i czy to nie jest, wiecie, takie wciskanie nam ściemy jak sweter z wełny, który ma 5% wełny. Chciałabym zrobić na pewno film o markach, które próbują być sustainable. Chciałabym poruszyć temat materiałów, takich, które są najlepsze z punktu widzenia środowiska i najgorsze z punktu widzenia środowiska. Chciałabym na pewno poruszyć temat kupowania z drugiej ręki, czyli kupowania w second handach, ale kupowania też przez internet. Na pewno chciałabym poruszyć temat, jak najlepiej korzystać ze swojej szafy, bo to jest pierwsza rzecz, od której powinniśmy zacząć, to znaczy mieć szafę taką, z której korzystamy, gdzie mamy rzeczy, które się nie marnują, które nie leżą gdzieś tam w kącie. No i jeszcze chciałabym na pewno poruszyć temat tych wszystkich różnych certyfikatów ekologicznych, którymi marki, które właśnie próbują gdzieś tam wejść w ten cykl mody zrównoważonej, się posługują i zgłębię temat jakby w kwestii tego, co te certyfikaty oznaczają i tak dalej. Chciałabym właśnie w przystępny sposób Wam to przedstawić. Także to są moje pomysły. Piszcie mi w komentarzach, jakie Was nurtują pytania związane z tym tematem. Piszcie o wszystkim, co ewentualnie byłoby dla Was interesujące. Bo zależy mi na tym, żeby po pierwsze mówić o tych tematach w przystępny sposób i po drugie, żeby mówić o rzeczach, które będą przydatne dla Was. Dzięki za oglądanie. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!